Przede wszystkim muszą być to osoby, które ukończyły 21 rok życia. Dlatego, że uważa się, że do tego wieku stabilizuje się wada u większości osób. Musi być to też już wada, która się nie zmienia. Operujemy wszystkie wady wzroku, takie jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy też astygmatyzm. A brak chorób współistniejących, poważnych, które wymagają od pacjenta stosowanie na przykład przewlekle sterydów, a także poważne choroby oczu, takie jak zaćma, nieustabilizowana jaskra, bądź też stany przewlekłe zapalne, okourazowe. Przede wszystkim kwalifikują się osoby zdrowe. Najważniejsze dla pacjentów, którzy chcą mieć przeprowadzony zabieg laserowej korekcji wzroku, jest badanie kwalifikujące. Podczas takiego badania lekarz oceniać przede wszystkim wielkość wady, a także inne parametry, które są bardzo istotne przy wyborze głównie metody, takie jak grubość rogówki, krzywizna, a także budowa anatomiczna oka. Po przeprowadzeniu tych wszystkich badań lekarz może pacjenta zakwalifikować do odpowiedniego rodzaju zabiegu. Podczas badań kwalifikujących lekarz dobiera metodę korekcji. Nie zawsze droższa metoda oznacza metodę lepszą. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj pracy pacjent wykonuje, czy jest aktywny sportowo i jakie są parametry oka, jaki zabieg możemy wykonać. Pacjentom wydaje się, że droższa metoda oznacza zawsze metodę lepszą. Natomiast trzeba pamiętać, że finalnie metodę zabiegu zawsze wybiera lekarz. Na rynku istnieje bardzo wiele różnych laserów i jest bardzo dużo różnych metod w laserowej korekcji wzroku. Badania pokazują, że nie ma przewagi żadnej metody przy wynikach odległych. Pacjenci bardzo często pytają, czy droższa metoda zawsze oznacza lepszą metodę. Otóż nie. Metody różnią się czasem gojenia, a także techniką przeprowadzanego zabiegu. Metody powierzchowne polegają na tym, że chirurg usuwa nabłonek rogówki, a następnie laser modeluje kształt rogówki. Ta metoda wymaga okresu rekonwalescencji nawet do 4 tygodni. To jest czas, w którym wada wzroku się stabilizuje. Finalnie pacjent widzi bardzo dobrze. Przy zabiegach typu LASIK formujemy płatek rogówki, a następnie laser modeluje kształt rogówki, usuwając wadę. Po wszystkim płatek jest z powrotem nakładany. Zakładamy ochronną soczewkę kontaktową, którą zwykle w pierwszej dobie usuwamy. Przy tej metodzie widzenie ostateczne pacjent uzyskuje już następnego dnia. Bardzo dużą grupę pacjentów, którzy przeprowadzają sobie zabiegi laserowej korekcji wzroku, są osoby bardzo aktywne zawodowo. Osoby, które sobie nie mogą pozwolić na długi okres rekonwalescencji. Osoby, które już następnego dnia chcą prowadzić samochód. Takim pacjentom zalecamy wykonanie zabiegu SBK LASIK, który gwarantuje ostrość widzenia, taką bardzo dobrą, nawet następnego dnia. Dla pacjentów, którzy są w życiu, w pracy narażeni na urazy, proponujemy metodę typu EBK bądź też Smart Serve. Są to metody, które są bardzo bezpieczne, przy których usuwa się nabłonek rogówki, nie ma żadnego cięcia rogówki, więc ryzyko uszkodzenia oka po zabiegu nie różni się niczym, jakie ma pacjent, który nie miał wcześniej wykonywanego zabiegu. Do grupy ryzyka osób narażonych na urazy na pewno należą policjanci, strażacy, żołnierze oraz osoby, które są narażone na sport kontaktowy, bokserzy itd.
Metoda Smart Serve jest to metoda z wyboru dla osób, które bardzo boją się laserowej korekcji wzroku i nie lubią żadnej ingerencji człowieka w narząd wzroku. Ten zabieg gwarantuje bezdotykowe przeprowadzenie zabiegu laserowej korekcji wzroku. Często pacjenci pytają mnie o objawy niepożądane, takie jak glare halo. Dzięki technologii, jaką posiada laser Schwinta Maris 1050, jesteśmy w stanie zniwelować te objawy przez to, że zwiększamy strefę ablacji powyżej 7 mm. Wtedy pacjent nie odczuwa objawów niepożądanych o zmroku, takich jak olśnienia czy też aureole wokół źródeł światła. Nasz laser umożliwia widzenie perfekcyjne o zmroku bez efektów glare i halo. Zabieg FemtoLASIK jest to odmiana zabiegu typu LASIK, gdzie do odwarstwienia płatka, formułowania płatka, używa się osobnego lasera, lasera femtosekundowego. Niewątpliwie użycie lasera femtosekundowego wpływa na bezpieczeństwo w formułowaniu płatka rogówki. Po zabiegach powierzchownych pacjent przez 5-7 dni musi nosić soczewki kontaktowe, dlatego że czekamy, aż odrośnie usunięty nabłonek rogówki. I proces ten trwa zwykle 5-7 dni. Po zabiegach typu LASIK pacjent już następnego dnia widzi bardzo dobrze, dlatego może bez problemu prowadzić samochód, a także zacząć pracę, na przykład przy komputerze.